miałeś prawdziwą dziewczynę w przedszkolu? Miałem. Była to córka przedszkolanki. Całowaliśmy się w namiocie zrobionego z koca w piaskownicy. Było super. Znaczy, w przedszkolu byłeś tu bardzo drobiaki. Byłem. Straszyłem przedszkolanki moim tatą. Uciekałem z przedszkola. Byłem goniony przez ciało pedagogiczne po osiedlach. Także byłem tego drobiaka. Czy liczysz na... Ja? Czy lubisz na niebie patrzeć? Czy lubisz na siebie patrzeć? Czy lubię na siebie patrzeć? Nienawidzę na siebie patrzeć. Naprawdę. Ale mów prawdę ludziom. Prawdę mów. Chociaż nie to pytanie, prawdę. Wojtku, czy uważasz, że jestem przystojny? Tak. Ja powiem tak, nie lubię na siebie patrzeć. Ja lubię na niego patrzeć. Natomiast bardzo lubię, jak ktoś na mnie patrzy. Mówiłem. Czy lubisz pieprzyć? Oj, oczywiście. Z żoną bardzo mocno przyprawiamy potrawy, poprawiamy. Jaki masz stosunek do dziennikarzy? Ambiwalentny. Co oznacza to słowo? Ambiwalentny? No. Nie wiem, alternatywny. Ale jak odpowiedziałem, że mam taki stosunek do dziennikarzy, to znaczy, że dobrze? Czy że... Nie, ogólnie jest na nie. Że na nie? Bardzo lubię dziennikarzy. Odcinam się od tego, co powiedziałem przed chwilą. Dziękuję. To byłem ja, Budyń.